Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjedzie do Ostrowa Wielkopolskiego. Posłowie spotkają się z władzami miasta i powiatu 28 stycznia. Datę potwierdził wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, poseł Józef Racki. Wizyta jest o tyle ważna, że może przesądzić o budowie drugiego etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Zarówno starosta ostrowski Paweł Rajski, jak i prezydent Ostrowa Jarosław Urbaniak zaproponowali, by zaprosić Sejmową Komisję Infrastruktury do Ostrowa. Była nawet propozycja, by posłowie przyjechali na koszt miasta. Przedstawiliśmy argumenty, że po pierwsze to jest inwestycja krajowa, więc oni mają największy wpływ na to. Po drugie, że obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego jest w zupełnie innej sytuacji niż pozostałe inwestycje w kraju. Miasto zaangażowało się w budowę nie swojej inwestycji. Na przyjazd komisji nie trzeba było długo czekać. Dziś już wiadomo, że posłowie do Ostrowa przyjadą w poniedziałek, 28 stycznia. Datę musi jeszcze zatwierdzić marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Mamy spotkanie na Budmie z 29 i 30. W związku z tym jest poniedziałek 28 i byłby to dobry termin, że posłowie, którzy przyjeżdżają na Budmę, mogliby przyjechać tu do Ostrowa i wracając nawet do Poznania, by również zobaczyli, jak 11 wygląda. Lokalne władze tłumaczą, że przyjazd komisji pomoże ustalić priorytetowość tej inwestycji. I zobaczy naocznie to, o czym mówimy, czyli że obwodnica Ostrowa i jej dokończenie, jeśli to nie zostanie zrobione, to będzie absurd, który będzie kłuł w oczy, bo będziemy mieli jedyną w kraju obwodnicę, która się kończy w dwóch miejscach w polu, bo zarówno za węzłem na ulicy Kaliskiej, jak i na ulicy Wylotowej. Dziś już wiadomo, że także w Senacie przepadły poprawki do budżetu zgłoszone przez Angelikę Możdżanowską. Były to cztery poprawki. Pierwsza z poprawek to była drugi etap obwodnicy Ostrowa, zjazd na węźle komunikacyjnym S8 na przyszłą S11 w Kępnie, obwodnica Jarocina i na drodze krajowej numer 15 w Koźminie Wielkopolskim. Dziś najważniejsze inwestycje drogowe w Wielkopolsce to budowa obwodnic dla miast. Ujście Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Kępna i Koźmina Wielkopolskiego. Koźmin jest tak przygotowany, że gdybyśmy mogli pozyskać 40 parę milionów, to w ciągu jednego roku Generalna Dyrekcja jest w stanie to obwodnicę zrobić. Również ważno dla tej części Wielkopolski. No ale trzeba pamiętać, a jeszcze ta inwestycja w Koźminie, jeżeli zostanie zrealizowana, to ona wyzwoli budowę drugiej inwestycji jako zbiornik wodny, też niezbędny w tym terenie. Budowa drugiego etapu obwodnicy Ostrowa ma kosztować około 400 milionów złotych. Szum wokół tej inwestycji wywołał artykuł opublikowany przez dziennik Gazeta Prawna. Na początku grudnia dziennikarze ujawnili listę inwestycji drogowych, które nie zostaną zrealizowane, a przygotowaną przez ministra transportu Sławomira Nowaka.